Halo, halo, witajcie. Maciek Matwiej. Dobrze mnie słyszysz, Maćku? Doskonale. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry, Ja Paweł. ciebie również, ale przede wszystkim serdecznie witamy naszego gościa. Zbigniew Zaki Zakrzewski, była legenda Miedzi Legnica i była legenda Lecha Poznań. Właściwie legenda Miedzi Legnica i legenda Lecha Poznań, bo legendą jesteście zawsze. Zaki, witamy cię na pokładzie niskiego pressingu. Czujemy się zaszczyceni. Witam serdecznie, dziękuję. Ja jestem zaszczycony, że mogłem dołączyć do Was do tego spotkania i jeszcze raz dziękuję. Maćku, kilka zdań o naszym gościu, aczkolwiek idę o zakład, o skrzynkę bardzo zimnego napoju, bo dzisiaj wielki gorący upał, kiedy nagrywamy to, że wszyscy doskonale z jakiego pamiętają w Legnicy, ale kilka zdań Tak, to prawda. Myślę, że się takiego nie trzeba należy. przedstawiać, ale gwoli ścisłości naszego programu. Zbyszek Zakrzewski, wychowanek Lecha Poznań, były piłkarz kolejorza, a także między innymi szwajcarskich, przepraszam, klubów FC Sion i FC Szwajcarskiego sera. szwajcarskiego Tak, jest sera. gorąco. Dokładnie. Piłkarz również. Archiw Gdynia GKS-u Bełchatów, Puszczy Niepołowice, Warty Poznań oraz oczywiście Legnickiej Miedzi. W Miedziance występował w latach 2011-2014. Wystąpił w 76 oficjalnych meczach, strzelił 31 goli. Dziś pracownik Akademii Lecha Poznań. Pawle, oddaję Ci głos. I o tym też, o te wszystkie wątki, z jakiego dzisiaj zahaczymy, troszkę pomęczymy. Zbyszek, żeby czasu nie tracić, pierwsze pytanie startujemy. No bez dwóch zdań jesteś byłą gwiazdą, do dzisiaj legendą Lecha Poznań. W latach 2003-2007 to się posilę dodatkami, bo to trudno zapamiętać. Strzeliłeś 36 goli, do tego dorzuciłeś 15 asyst w 124 oficjalnych meczach kolejorza. Zdobyłeś z kolejorzem Puchar Polski, Super Puchar. I co ciekawe, strzeliłeś dla Lecha więcej goli niż Robert Lewandowski. Twój syn dalej się tym jara, bo kiedyś wyczytałem, że twój syn to taki zajarany, że jego tato strzelił więcej goli dla Lecha niż Lewandowski. Co prawda lewy w No tym sezonie. dokładnie, dokładnie. No, akurat tutaj ta historia z moim synem i z tym jaraniem się Robertem Lewandowskim wyniknęła z tego, że na YouTubie jeszcze jest mecz, kiedy grałem w Arce Gdynia i akurat graliśmy przeciwko Lechowi i udało nam się z Lechem wygrać 2-1. Ja w tym meczu strzeliłem dwie bramki, Robert Lewandowski jedną. I mój syn parę lat temu tak oglądał w tej telewizji ten mecz, ten skrót tego meczu i mówi: tata, ale jak? No, więcej bramek niż Lewandowski. Ja mówię: synu, no tak kiedyś było, ale poszło gdzieś to nie wiadomo w jaką stronę i tego już ci nie wytłumaczę. Dobra, to zostawmy ten temat. Tak czy siak, liczby mówią wszystko. Tego ci Zbyszku nikt nie odbierze. Tak, jesteś Dokładnie, ikoną Lecha. dokładnie. I pracujesz w tym Lechu, właśnie Zbyszek, pracujesz w Akademii chyba w jednej z najlepszych, nie bójmy się tego Jeżeli nie określenia, najlepszej. jeżeli nie najlepszej Akademii w Polsce, w Akademii Lecha Poznań. W pionie talent management. Wyczytaliśmy na oficjalnej stronie klubu, że jesteś odpowiedzialny właśnie za planowanie karier młodych Lechitów. Powiesz coś więcej na temat tej twojej pracy? Oczywiście, oczywiście. No tutaj dziękuję za piękne słowa, jeśli chodzi o naszą akademię. No i na pewno to jest prawda, bo rozrastamy się jako akademia z roku na rok. Coraz nowsze inwestycje, boiska. W październiku mamy do oddania nowy internat. Już można powiedzieć taki pięciogwiazdkowy hotel dla chłopaków, żeby ci chłopcy mieli te warunki naprawdę, naprawdę topowe. No moja rola w Akademii polega na tym, ja jestem odpowiedzialny za dział talent managementu, tak jak powiedzieliście, to jest, tak można powiedzieć kolokwialnie, od samego początku przyjścia zawodnika, może nawet nie przyjścia do Akademii. Dostaję informacje od naszego scoutingu, że jesteśmy mocno zainteresowani chłopakiem, jadę jego oglądać, oglądam jego mecze. Jestem taką pierwszą osobą, która kontaktuje się czy z dyrektorami klubu, czy z trenerami, czy z menadżerami, czy z rodzicami, w tym kierunku, żeby tego zawodnika pozyskać do akademii. I później opiekuję się, tak można powiedzieć, to jest duże słowo, chłopakami na co dzień tymi, którzy są u nas we Wronkach, czyli mam bezpośredni kontakt i z nimi, z ich rodzicami. Jestem taką osobą pierwszego kontaktu, która stara się załatwiać takie najbardziej potrzebne potrzeby, które mają im tylko i wyłącznie pomóc, żeby stać się lepszymi piłkarzami. Po drugie, jeszcze jako właśnie ten dział talent managementu też prowadzę treningi z chłopakami, z napastnikami, z zawodnikami ofensywnymi. To jest coś takiego fajnego, które wprowadziliśmy już od paru sezonów w Akademii, że byli piłkarze, niektórzy obecnie trenerzy prowadzą treningi indywidualne, tak zwane tipy, na których też właśnie gdzieś tam szlifujemy sobie
dane zagrania, dane zachowania na boisku, ale też między innymi ten trening ma polegać na tym, że to ma być też przyjemność dla chłopaków, bo wiemy, że oni trafiając do akademii, no już stają się, można powiedzieć, profesjonalistami już pełną gębą i tych treningów taktycznych, fizycznych, omawiania meczy, spotkania z trenerami, analiz, tego jest naprawdę dużo i takie jednostki indywidualne, tak zwane te tipy, czyli trening indywidualny pozycyjny, ma też polegać na tym, żeby ci chłopcy czerpali radość z treningu, bo to jest najważniejsze, sam wiem po sobie. Właśnie Zbyszek, sam poruszyłeś ten temat, dzięki za to, że przetłumaczyłeś na język polski, co to jest ten team management, wszyscy tak. Już teraz będziemy wiedzieć, bo to ważne i bardzo ciekawe, ale sam poruszyłeś temat trenerki. Właśnie, czy ciebie nie ciągnie do trenerki, bo właśnie w minioną niedzielę rok młodszy od ciebie Wojtek Łobodziński, twój były kumpel z boiska, zadebiutował na trenerskiej ławce w PKO BP Ekstraklasie. Czy jest szansa, że kiedyś zobaczymy trenera Zakrzewskiego? Oczywiście nie mówię o tej piłce młodzieżowej, tylko o takiej seniorskiej, już dłużej. Jasne. Powiem tak, Wojtkowi oczywiście gratulowałem i awansu i tych wszystkich po kolei dróg, które pokonywał, bo jesteśmy w kontakcie gdzieś może nie takim bezpośrednim, telefonicznym, codziennym lub cotygodniowym, ale mamy ten kontakt SMS-owy, wiadomo, no, żyjemy w takich czasach, że cały czas ten kontakt jest. Więc tutaj Wojtkowi oczywiście gratulowałem. Ja powiem szczerze, że ja miałem troszeczkę inny pomysł na siebie i jakby trenowałem tutaj koło siebie pod Poznaniem, miałem taką akademię aktywną, to się nazywało. Mój syn tam stawiał pierwsze kroki na boisku i bardziej to miało być zabawowe. To była akademia, która nie była zrzeszona w żadnej lidze. Złapałem taką dosyć dużą grupę ludzi, którzy chcieli bawić się w sport. Ale niekoniecznie miałoby to być sfinalizowane co weekendowymi wyjazdami, meczami, ligami, taką presją. I bawiłem się praktycznie przez do momentu pandemii, gdzie już w momencie pandemii akurat te treningi zostały zawieszone totalnie, ale w międzyczasie jakby nie stawiałem pierwszych kroków, jeśli chodzi o trenerkę. Skończyłem studia magisterskie na kierunku zarządzania i skończyłem kierunek menadżera sportu i bardziej gdzieś tam kręciło mnie to, nie sama trenerka, ale właśnie zarządzanie akademią, zarządzanie klubem, zarządzanie ludźmi. I pierwsze moje kroki w ogóle w klubie to był dział pozyskiwania sponsorów. Ja pracowałem przez dwa lata w Lechu jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie sponsorów, więc to też było fajne, ale z drugiej strony no, zablokowała spotkania. Ja lubię się spotykać z ludźmi, lubię rozmawiać o piłce, nie tylko o piłce, ale o biznesach. I zablokowała to wszystko pandemia. No i płynnie przechodząc, jak już pandemia nastała, skończyły się spotkania, skończyły się możliwości wyjazdowe. Dostałem propozycję od prezesa i od dyrektora Marcina Wróbla na to, żeby zająć się tym stanowiskiem, które otwierał przede mną Tomek Rząsa, obecny dyrektor pierwszego zespołu Lecha Poznań, a później tą rolę pełnił Darek Dudka, obecny drugi trener pierwszego zespołu. I na tym stanowisku brakowało osoby takiej po prostu znającej realia piłki nożnej, znającej realia negocjacji, rozmów i piłki, bo wiadomo, że najważniejsi są dla nas piłkarze i czasami te rozmowy z menadżerami, z dyrektorami, one nie przynoszą takiego efektu jak spotkanie się z młodym zawodnikiem, porozmawianie z nim, bo ja znam to samo, co oni mają przejść w piłce, czyli te pierwsze rozstania z domem, pierwsze nowe znajomości, nowe bursy, nowe hotele, wyjazdy, to jest niewątpliwie bardzo ważne aspekty, prawda? Dokładnie. Niewidzialne na co dzień, tak, ale... Tak, dokładnie. I dlatego tutaj zająłem się tym, udało mi się skończyć te pięcioletnie studia tutaj w Poznaniu, więc z czego jestem bardzo zadowolony i dlatego nie trenerka, a taka praca. Ale najważniejsze, tak, najważniejsze, że jesteś przy piłce i najważniejsze, że twój klub, w którym się wychowałeś, daje ci szansę. To bardzo ważne. Ja muszę ci powiedzieć, że w ośrodkach piłkarskich, takich chociażby jak Legnica, patrzymy za zdrością troszeczkę na tę politykę Lecha, bo ona jest bardzo fajna. Na swoje były legendy. Tak, dokładnie. Jesteś niekwestionowany. Tak, jeszcze wejdę, tylko wam przepraszam zdanie. No bo to się cały czas rozwija. No, mamy w Akademii Rafała Latowskiego, Mariusza Rumaka, doskonale znanych na polskich ligowych boiskach trenerów. Dołączył od paru dni do nas Łukasz Trałka, który jest teraz kierownikiem scoutingu młodzieżowego w strukturach Akademii w Poznaniu. Jednym z trenerów jest Kuba Wirk, jest Krzysiu Kotorowski, więc no fajnie. Same nazwiska, symbole poznańskiej piłki.
konkretnie Lecha Poznań, także no, to nam się dokładnie. podoba. Nie popuścimy ci i musimy odhaczyć ten temat, bo my jesteśmy od kilku lat totalnie zszokowani. Spróbowałeś swojej siły w polityce w 2015 roku, startowałeś do Sejmu. Musisz się nas z tego wytłumaczyć, bo to my po prostu tego my naprawdę nie ogarniamy tego. Krótko, no to też... bo to jest program o pięciolarze, ale krótko to... musisz powiedzieć, jak do tego doszło. Jak zbudziłeś? To znaczy też, jak zbudziłeś? Jak zbudziłem? Nie, to był całkiem ciekawy pomysł, bo tutaj chodziło o Tejowy jednomandatowe, dokładnie to się nazywało. Okręgi wyborcze, dokładnie. I tu bardziej chodziło o to, żeby ja się spotkałem tutaj z wójtem Komornik tutaj w gminie, w której mieszkam, z wójtem Tarnowa Podgórnego, w którym grałem wcześniej. Tak. I gdzieś tam ten pomysł potrzebowali po prostu osoby ze świata sportu, które zajęłyby się typowo właśnie na tych konferencjach sportem. Ja chciałem, miałem tutaj jedną taką konferencję w hotelu pod Poznaniem, gdzie przyjechali prezydenci Kalisza, bodajże Bapleszewa, tam kilku tych osobistości było. Wypowiedziałem się na temat sportu, ale to dosłownie było liźnięcie i później stwierdziłem, że chyba to nie jest ten dobry kierunek, nie? Okej. Okay. Kropka. Wytłumaczenie przyjęte. Wracajmy do piłki. Wracamy do piłki. Tak, wracamy do świata żywych. Tak, jesteś niekwestionowaną ikoną Lecha, ale jesteś również w sercach kibiców Miedzianki. W Legnicy doskonale pamiętamy twoje 31 goli i awans do pierwszej ligi. Jak wspominasz ten okres kariery? Fajną paczkę wtedy w Legnicy tworzyliście pod batutą trenera Baniaka. Grzegorzewski, przypomnę, Nowacki, Zasada, Madejski, tak. Bledzewski, Mowlik, no i oczywiście ty, prawda? Kurczę, no, powiem wam, dokładnie, no, powiem wam z ręką na sercu, że ja wspaniale wspominam ten okres, bo nie myślałem, przychodząc do Legnicy, że i tak już tutaj mówimy o tych nazwiskach, o tych kolegach, o tym wszystkim, ale nie wiedzieliśmy, że jak zadzwonił do mnie Mariusz Mowlik, tamtejszy wtedy obecnie dyrektor sportowy, wiadomo, znaliśmy się z boiska przez wiele, wiele lat i Mariusz mówi, kurczę, jest fajny projekt, jest człowiek, który jest naprawdę świeżą osobą, jeśli chodzi o sport, o piłkę, ma ciekawą wizję. To nie wiedziałem, że aż tak naprawdę się to fajnie spełni, bo układało się nam to na boisku, układało się to wszystko, to o czym mówił obecny właściciel Andrzej Dadeo, czyli krok po kroku, fajnie zaplanowany biznesowo klub, w którym no, my oddawaliśmy serducho, bo tak można powiedzieć, że chyba byliśmy tak można patrzeć na te pokolenia, ciężko gdzieś znaleźć takich jeszcze gdzieś tam dinozaurów walczących na boisku, jak czasami nie szło piłkarsko, to jeszcze serduchem, więc naprawdę stworzyła się ciekawa ekipa i do dzisiaj naprawdę mówię bez kozery, bez tutaj jakiegoś cukrowania, powiem, że super wspominam i mieszkanie w Legnicy i osoby, które spotkałem, bo naprawdę to był bardzo, bardzo ciekawy okres. Moje dzieciaki do dzisiaj już duże dzieci zawsze mimo wspominają, bo jak gdzieś tam przejeżdżamy, jedziemy z Poznania czy tutaj na Szklarską Porębę Karpacz, bo to się śmieje zawsze, że te miejscowości to są poznańskie, tak samo jak nad Morzem Mielno i tamte rejony i Mielenko, to zawsze gdzieś zatrzymujemy się, przejeżdżamy przez Legnicę, kurczę, przepraszam, że się nie odzywam i gdzieś tam się nie na kawę nie spotkamy, ale to zazwyczaj trasa, więc naprawdę powiem szczerze, że bardzo, bardzo mile wspominam ten okres. Świetnie, a powiedz nam, czy tamta drużyna w ogóle była w stanie awansować do Ekstraklasy? Czy jednak do tej elity czegoś brakowało? Czy te metryki były już po prostu za bardzo zaawansowane? Kurczę, wydaje mi się, że byliśmy w stanie, bo mieliśmy ciekawe połączenie młodych zawodników z takim doświadczeniem i może nie pamiętam już dokładnie, nie pamiętam przeciwników, którzy wtedy w tych latach awansowali, bo wiadomo, że ja przychodziłem do drugiej ligi, po pierwszym roku zrobiliśmy awans, później w tej pierwszej, lidze też tam gdzieś cały czas byliśmy w czubie, ale czegoś brakowało, nie wiem, czy może jeszcze jakichś doświadczonych bardziej osób, czy zgrania, czy troszeczkę szczęścia, ciężko mi jest teraz powiedzieć. Nie pamiętam też szczerze, naprawdę powiem wam panowie, nie przygotowałem się, kto wtedy awansował, więc nie pamiętam jakie to były drużyny, jakie to były marki, ale na pewno no, czegoś nam zabrakło. Czy ta metryka była za wysoka? Wydaje mi się, że nie. Prezentowaliśmy się ciekawie. Graliśmy otwarty futbol, do przodu strzelaliśmy wiele bramek, tworzyliśmy wiele akcji, więc myślę, że tutaj myślę, że nie wcale wiek gdzieś tam zdecydował o tym, że nie udało się od razu tak rok po roku do tej ekstraklasy awansować. Taki kończąc ten motyw tej drużyny z tamtych lat, powiedz nam, w
kilku zdaniach. Tak. Czy Bogusław Bebeto Baniak to największy trenerski oryginał, z jakim miałeś do czynienia w swojej długiej karierze? Myślę, że wszyscy ci zawodnicy, którzy nie tylko w Legnicy, ale też mieli okazję pracować trenerem Baniakiem. Nie tylko w Polsce, ale nawet nie tylko w Europie. I nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, czyli na świecie, powiedzmy, nie bójmy się powiedzieć tego słowa. Oczywiście. To z kim nie rozmawiam, to każdy mówi, słuchajcie, jak ktoś nie przeszedł Bogusia Baniaka w piłce nożnej, to nie może powiedzieć, że grał w piłkę. Kropka. Ja miałem okazję pracować z Bogdanem 3 razy, więc jestem spełniony dozgodnie. Zaki, planujemy na ten temat z Maćkiem osobny program. Na pewno to odezwiemy się do ciebie po komentarz. Kilkugodzinny. Tak. Jasne, to co, kończymy tę podróż historyczną i przejdźmy do tych realiów, bo jesteśmy, właściwie byliśmy w przededniu zapowiadanego meczu Miedzianki z Lechem, ale wiemy, że ten mecz się nie odbędzie, na prośbę Lecha zostaje przełożony. Uważasz, że Liga powinna w taki sposób reagować właśnie na prośby drużyn, które występują w pucharach europejskich? Bo wydaje nam się, my mamy z Pawłem pewne wątpliwości, czy to jest dobra droga do tego, żeby gonić tę Europę. Piłkarską Europę oczywiście. Znaczy powiem tak, no można patrzeć na to dwojako, bo wiadomo, wszyscy oglądamy ligi angielskie, hiszpańskie, niemieckie, tam się gra co 3-4 dni, tych meczy jest zdecydowanie więcej. Ale z drugiej strony my też mamy problem jako polska piłka dojść do tej Europy jak najszybciej. Brakuje nam tych punktów, brakuje nam tych w tych rozgrywkach punktów, które spowodują, że nie będziemy musieli zaczynać grać od trzeciej rundy i rozgrywać 58 meczy, żeby dostać się do grupy, do fazy grupowej różnych rozgrywek, czy to Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy Ligi Konferenc. Więc myślę, że jeszcze przez najbliższe sezony, do momentu, aż nasza polska piłka nie będzie na takim poziomie, że łatwiej nam będzie dostawać się do tych europejskich rozgrywek. Tego typu zabiegi będą praktykowane i wydaje mi się, że tak pod kątem tego, czego my byśmy jako kibice oczekiwali, że no kurczę, powinniśmy grać, bo przecież początek ligi, co 3 dni gramy i na świecie to nikomu nie przeszkadza, no to my widzimy po naszych klubach, że jednak gdzieś trochę nam tego brakuje. Nie jesteśmy przyzwyczajeni i gotowi na to, żeby grać co 3-4 dni. I to jest taki aspekt, też panowie moglibyśmy na ten temat drugi program stworzyć, bo ja miałem możliwość grania w Szwajcarii, wyjeżdżając z Lecha do Szwajcarii i tam kadry zespołów w Sionie, który jest średnim zespołem Ligi Szwajcarskiej, miał ponad 35 osób i zawodnicy, którzy nie grali w meczy ligowych, grali w sparingi w tygodniu i to nie grali sparingów w tygodniu z drużynami z pierwszej ligi szwajcarskiej, drugiej, no bo to nie miało sensu, bo wygrywaliby te sparingi po 5, 6, 8-0. Tak. I do Szwajcarii przylatywali, ja trafiając do Szwajcarii przez pierwsze moje 4 tygodnie zagrałem sparing z Szachtarem Doniec, z Evertonem i 2 razy z Juventusem. I to było moje marzenie, bo nigdy w życiu jeździłem do Azerbejdżanu, do Szerifa Tiraspol i tam lataliśmy na wschód Europy po to, żeby gdzieś się zmierzyć i w ogóle zobaczyć, jak piłka wygląda w innym kraju. A tam już miałem możliwość, z tego względu, że do Szwajcarii przylatywały kluby, które miały pieniądze i wydawało mi się, że to będzie grał drugi garnitur, ale ten drugi garnitur był równie silny jak ten pierwszy, który grał w lidze. Więc to się odbywało na takiej zasadzie. Do dzisiaj w Szwajcarii tak jest. Nie ukrywam, że tak jest, bo mam tam kontakt z wieloma ludźmi. Jadę na wakacje za 3 tygodnie właśnie w tamte rejony, gdzie grałem, dzieciakom trochę pokazać, jak prawdziwe góry wyglądają. I tam tak jest, więc my trochę mamy za małe budżety, za małe kadry, żebyśmy mogli przygotowywać te szerokie kadry na to, żeby grać co 3-4 dni. I dlatego wydaje mi się, że kluby, które proszą o przekładanie meczy i w pierwszej kolejności stawiają na to, żeby wygrywać w tych eliminacjach i tych europejskich pucharach, to z mojej perspektywy byłego zawodnika i obecnie pracownika klubu, to jest zrozumiała sytuacja. Z legijskiej perspektywy te przełożenie meczu z Lechem, no troszkę inaczej Zbyszek wygląda. No kibice w Legicy są mocno rozczarowani. Wiadomo, w Legicy po awansie do Ekstraklasy wszyscy, jest mocna napinka, wszyscy czekali na ten pierwszy mecz. Przede wszystkim głód Ekstraklasy. Tak, przede wszystkim to wielkie święto. Wy w Poznaniu, dla was to jest chleb powszedni, dla nas mecz z Mistrzem Polski to jest wielkie wydarzenie. Zresztą sam kiedyś to przerabiałeś, ale o tym jeszcze na koniec porozmawiamy.
Zbyszek, czy zgodzisz się z taką naszą tutaj tezą, że to przełożenie tego meczu ligowego bardziej jest na rękę Lechowi? No umówmy się, Lech źle wystartował, nic nie najgorzej i wydaje nam się, że teraz Miedź miałaby większe szanse sprawić niespodziankę niż na przykład we wrześniu czy też w październiku, nie wiadomo jeszcze kiedy ten mecz zostanie rozegrany, kiedy Lech już na pewno, umówmy się, wróci na właściwe tory i będzie bardzo mocny. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Znaczy, jako wieloletniego piłkarza i starej ligi. Wiadomo, że zawsze ze strony kibiców będzie niezadowolenie, kiedy mecze są przekładane. No, każdy z nas jest kibicem, więc też chce jak najwięcej tych meczów oglądać, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że z naszej perspektywy pracowników i ludzi tutaj związanych z Lechem Poznań, my już chcieliśmy przełożyć mecz o Superpuchar z Rakowem Częstochowa, co się nie udało. Więc tutaj to też jakby troszeczkę ta sytuacja obecna, to było powielenie tego, co się nie udało z Rakowem, bo gdzieś tam może nie, że mieliśmy, nie że wiedzieliśmy, tak, że jak wystartujemy, bo tego nie wiemy, wiadomo, że lekki falstart nastąpił, więc z perspektywy kibica Miedzi Legnica na pewno jest to dobry moment na to, żeby przysłowiowo tego Lecha złapać, ale no tak jak już wspomniałem, no wiadomo, że dla nas ważne są te eliminacje, Liga Konferencji, teraz ten czwartkowy mecz i jak najwięcej odpoczynku, bo borykamy się gdzieś tam z drobnymi urazami, kontuzjami. Niektórzy zawodnicy jeszcze nie wrócili do odpowiedniej formy po drobnych urazach, więc na pewno rozumiem rozgoryczenie, jeśli chodzi o kibiców Miedzi Legnica, ale tak jak już mówię, no, to była któraś z prób, którą my jako Lech próbowaliśmy wprowadzić, więc... Można powiedzieć po pierwszym meczu naszym ligowym, że dla nas dobrze, bo nie wyszedł ten mecz nam w zupełności. Zbyszek, no właśnie użyłeś określenia falstart, baty z Karabachem, przegrany superpuchar z Rakowem, niespodzianka tak naprawdę na inaugurację ze Stalą Mielec. Co się dzieje z Lechem Poznań? Czy to już jest pewna tęsknota za trenerem Skorżą, za tą myślą? Jeszcze się piłkarze nie do końca rozumieją z nowym trenerem? Jak mamy to rozumieć? Wydaje mi się, że nie. Wiadomo, że nie wiemy, jaka by była sytuacja, gdyby nie wiem, nowy trener miał więcej czasu na to, żeby ten zespół objąć. Praktycznie 2-3 tygodnie i wskoczył trener do gotowego zespołu, który przed chwilą zajął pierwsze miejsce w Ekstraklasie do Mistrza Polski, więc tutaj jakby za dużo się nie zmieniło. Ciężko mi powiedzieć. Pierwszy mecz z drużyną z Azerbejdżanu może nie był w naszym wykonaniu bardzo dobry. Więcej było minut na boisku w obronie, ale udało nam się wygrać 1-0. Wydaje mi się, że na wyjeździe w Baku zagraliśmy lepsze spotkanie, ale przegraliśmy z Kretesem też, wydaje mi się, że za wysoko, bo wynik 5-1 na pewno nie odzwierciedlał tego, co się dzieje na boisku, bo mieliśmy swoje sytuacje, prowadziliśmy w pierwszych sekundach 1-0, graliśmy na pewno wyżej, otwarciej i szkoda, bo straciliśmy naprawdę w kuriozalny sposób z tych 5-4 bramki w bardzo, bardzo głupi sposób po indywidualnych błędach, więc tutaj jakby nie rozpatrywaliśmy w klubie, nie rozpatrujemy tego, że cała drużyna zagrała źle. Ten super puchar, można też powiedzieć, że ten Raków nie leży nam totalnie. Też ten mecz nie wyglądał jakby fascynująco z jednej czy z drugiej strony. Znowu, gdzieś tam dośrodkowanie, brak Bartka Salomona w obronie, niepewne zachowanie Kwekwerskiego, który grał wtedy w tym meczu na pozycji stopera. I znowu jakiś indywidualny błąd, strata pierwszej bramki, druga bramka, nie wiem, można było się dopatrywać, wcześniej była ręka, Wdowiak później wjeżdżał w pole karne po ewidentnej naszym zdaniem i na warze i w ogóle w cofnięciu tej akcji ręka, akcja powinna być przerwana, no ale to wiadomo, akcja potoczyła się dalej, sędzia dopuścił do grania dalej i straciliśmy drugą bramkę. Ale też w tym meczu jakoś nie wyglądaliśmy źle, wiadomo, że ten ostatni mecz ze Stalą Mielec gdzieś tam może jakąś nerwowość zaczyna wprowadzać, bo jako zespół wyglądaliśmy nie do końca ciekawie, nie do końca dynamicznie. No staraliśmy się konstruować te... Po prostu słabo, wolno przede wszystkim wolno, bo mamy jakość w zespole bardzo, bardzo dużą i indywidualności, które na boisku wybiegają, potrafią czasami swoimi zagraniami, pojedynczymi akcjami wygrywać mecze, a w tym meczu po prostu wszyscy wyglądali na bardzo niskim poziomie i tutaj można się dopatrywać, nie wiem, szukać czegokolwiek,
ale powiem wam, że byłem dzisiaj na treningu pierwszego zespołu, oglądałem grę 11 na 11, jak zespół wygląda i jest ogień, więc ciężko mi jest powiedzieć, co miało wpływ na to, co miało wpływ, czy to głowa, że mówi, dobra, słuchajcie, przyjeżdża Mielec, zagramy na pugliska i tak z nimi wygramy, bo za chwilę bardzo ważny mecz czwartkowy. Nie mam pojęcia, nie jestem w pierwszym zespole, nie rozmawiam z zawodnikami. Ja z perspektywy byłego piłkarza też pamiętam, że czasami jak głowa mówiła, dobra, może tam gdzieś nie dobiegnę, może akurat nie do końca powalczę, bo spokojnie jesteśmy lepsi piłkarsko, to te mecze nie układały się po naszej myśli i może akurat tutaj taki był wypadek przy pracy. Jasne, stawiamy to kropkę na tego Lecha z zębami, a teraz o Miedzi. Tak, Zbyszek, jeszcze kilka pytań o Miedziankę. Jak oceniasz szansę Miedzi na utrzymanie w Ekstraklasie? I powiedz, czy ty w ogóle śledzisz losy Miedzianki po twoim rozstaniu się w 2014 roku? Znaczy śledziłem na pewno, nie tak może w każdym półroczu, jeśli chodzi o transfery, tylko patrzyłem w ogóle tak piłkarsko, oglądałem też, ponieważ też jednym z moich zadań w talent managementie jest oglądanie zawodników z pierwszego zespołu, który mamy wypożyczonych, czyli teraz grał Filip Szymczak w GKS-ie Katowice, więc praktycznie oglądałem wszystkie jego mecze. Antek Kozuba grał w Górniku Polkowice, więc też gdzieś mi się drużyna Miedzi przeplatała, jeśli chodzi o oglądanie pod kątem naszych zawodników wypożyczonych, ale ja bym był spokojny, jeśli chodzi o drużynę Miedzi, bo każdy, patrząc tak nawet historycznie od momentu, jak odchodziłem z Legnicy i później patrząc po kolei, jak były budowane te zespoły w każdym kolejnym roku, to zawsze jest pomysł, zawsze jest realizacja, to widać powtarzalność. O, powiem tak, bo oglądałem kilka klubów, których nie będziemy oczywiście teraz wspominać, w pierwszej lidze i czy nawet w Ekstraklasie, które nie do końca mają taktykę, mają pomysł na granie, nie są powtarzalni, a dobry zespół jest powtarzalny. To powtarzalność, proszę mnie też nie zrozumieć źle, że wiadomo, że jest łatwy dla odkrycia drużyny przeciwnej. Tylko chodzi o to, że ma jakiś wachlarz zagrań, jakiś rozwiązań na boisku, które są powtarzalne, którymi może zaskoczyć przeciwnika i nie jest to tylko jedno, dwa zagrania. W Miedzi ty te elementy widzisz. I w Miedzi ja te elementy widzę, więc ja patrzę nie nawet pod kątem indywidualnych zagrań, indywidualnych zawodników, bo nie skupiałem się na tym, kto operuje lepiej lewą czy prawą nogą, ale poprzez te mecze i te urywki meczy, te akcje, które gdzieś tam oglądałem, śledziłem naszych zawodników wypożyczonych, tak jak powiedziałem, to tam jest powtarzalność, nie? Tam jest powtarzalność, jest doskonały trener, więc no jak może być inaczej? Zbyszek, na koniec, nie zadamy Ci pytania, dobra, na razie nie wiemy, kiedy ten mecz Miedzi Lech się odbędzie, ale na niego wszyscy czekamy, ale okay. No, nie będziemy Ci zadawać infantylnego pytania, po której stronie Twoje serce będzie bić, no bo umówmy się, będzie biło za Lechem, natomiast no powiedzmy, że będziesz, jeżeli Lechowi się uda wygrać, no to... Żeby nie okażesz tej radości, tak jak niektórzy piłkarze robią szacunki na swoich byłych tak. Klubów. Ale... Jak przyjadę do Legnicy, nie będę całował herbu po bramkach. Dobra? Nie będę, tak jest. Dobra. Ale możemy ci zadać, trzymamy cię za słowo, ale możemy ci zadać pytanie, czy pamiętasz taki fakt, że Miedź z Lechem Poznań w Legnicy grała dwa razy i dwa razy wygrała. W 2013 roku w Pucharze Polski 2-0. I ty w tym meczu zagrałeś i w 2019 roku w lidze za trenera Adama Nawałki pierwszy sezon Miedzi w Ekstraklasie 3-2. Także Lech jeszcze w Legnicy nie wygrał. Pamiętałeś o tym? No, jak wspominasz może kilka zdań ten pierwszy mecz, w którym wystąpiłeś? Nie pamiętałem, ale z pozycji teraz Lechity, Poznaniaka i pracownika i byłego zawodnika powiem, że do trzech razy sztuka, nie? Więc tak humorystycznie tu cię złapałem. Ale nie, ale no, ja wspominam ten mecz 2-0. No kurde, bo zagraliśmy mega dobre spotkanie, nie? Tak nie za bardzo byliśmy na... Kapitalny mecz, jeden z lepszych. Przy pełnych trybunach, no, naprawdę tak. Dokładnie, przy pełnych trybunach i nie było widać jakby różnicy, tak? No przyjechał tak. Zespół Lecha pierwszym składem, pierwszym mannschaftem, kurde, znajomy. Świetną paczkę Lech wtedy. Tak, Lech miał niezłą ekipę, no i potrafiliśmy grać jak równy z równym, więc wspominam ten mecz bardzo dobrze. Ja tam nie strzeliłem bramki w tym meczu, ale miałem... Mateusz Szczepaniak strzelił pierwszą, drugą, tak. Luis Enrique Samowicz.
Tak, dziki strzelił właśnie, dziku strzelił pierwszą, a później Luis. No ja tam miałem chyba też jedną sytuację, ale gdzieś tam się chyba zagapiłem, jak to czasami mi się zdarzało. A, bo ci się więc, odbiło ale... od głowy, nie w tą stronę. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, dokładnie. Ale to ale bardzo... Zbyszek, spoko. Pamiętam, no ale nie jesteście źli, nie? Słuchajcie, nie, statystycznie są, nie jest źle. Nie. Dalej cię kochamy. Zbyszek, a bo my mieliśmy tutaj z Pawłem spór, kto był wtedy trenerem? Już Fedoruk, Tworek, duet, czy jeszcze wtedy Ulatowski w tym meczu, pamiętasz? Bo wydaje nam się, że... Kurde. Nie zdążyliśmy sprawdzić przed włączeniem kamerki, bo nam się wydaje, że Rafał Ale Ulatowski... Wydaje mi się, że Fedoruk Tworek, no. No tak, właśnie, bo już Rafał Ulatowski jest zwolniony tak. I tak, ale już połączyliśmy się iśmy nie zdążyli sprawdzić, także tak, tutaj... Ale nasi kibice na pewno ustalą to w komentarzach. Doskonale będą wiedzieli na pewno. No więc tak. Zbyszku, bardzo Ci dziękujemy za tą miłą rozmowę, za te miłe wspomnienia z przeszłości i rozmowę o teraźniejszości. Mówiłeś, że złapaliśmy Cię na jednej z pięknych poznańskich działek i musisz tam dzieciaki przypilnować, a więc już tutaj nie zamulamy. Nie, w domu jestem, spokojnie. Idę zaraz zobaczyć, czy się nie potopili tam właśnie. No dobra, to ich sprawdź, czy dzieciaki się nie potopiły. Zbyszek Zakrzewski, legenda Lecha Poznań i była gwiazda Miedzi Legica. Był gościem Miejskiego Pressingu. Zbyszku, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Legicy na meczu Miedzi Legica Lech Poznań. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Pozdrawiamy. Hej, Miecz. Hej.